Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film. Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Deadpool? W jaki sposób on strzela, nie naciskając spustu? Mam wrażenie, że złe postaci często jedzą jabłka. No i piją surowe żółtko z jajek, ale to akurat nie w tym filmie. Hej, domyślam się, że on rysuje teraz ten sam obrazek, który jest pokazywany na samym początku. Dlaczego w takim razie się różnią? Drobne zamieszanie w rozstawianiu rekwizytów. Na tym ujęciu samochód stoi na środku, a po cięciu przesuwa się w prawo. Wreszcie w czasie tej sceny są jeszcze inaczej poustawiane. Mamy ich! Operator kamery, a w tle mikrofon na tyczce. Ha! Tutaj nie ma mieczy na plecach, a tutaj już ma. Dziewczyna zdążyła sobie szybko strzelić tatuaż. W tym miejscu za uchem nic nie ma, a tutaj... Nie żebym jakoś się przyglądał, ale tutaj ma tatuaż po swojej lewej stronie, a tutaj po prawej stronie. Lekkie zamieszanie z nogami. Vanessa opiera prawą nogę na naszym bohaterze, a po cięciu lewą. W tym miejscu odpadają części samochodowe. Po cięciu ktoś zdążył je uprzątnąć. Barman nie zdążył odłożyć trawy, gdy na cięciu szybciutko znika mu z rąk. Okej, fajnie, tylko oni inaczej wyglądali, jak robili sobie to selfie. Poza tym nie zgadza się również pierścionek. Wade dał dziewczynie takie cacko, a na zdjęciu mają zwykły. Tutaj widać, że nie ma mieczy, a tutaj znowu ma. Odcina sobie rękę, lewą, to jest jasne. Mniej jasne jest to, że na tym ujęciu odciętą ma prawą. Ciekawe, że mozolnie tworząc efekty specjalne, nikt nie zwrócił na to uwagi. Poza tym, w momencie, w którym dokonuje czynności odcięcia, znajdują się wyraźnie kilka metrów od barierki. Tymczasem na tym ujęciu... Tajemniczy knebel. W tym miejscu Angel zdejmuje go zupełnie, ale po chwili pojawia się na ramieniu Wade'a, później znika, znowu się pojawia, a na końcu ląduje zaraz pod szyją bohatera. Scena wyraźnie złożona z dwóch różnych dubli. Jeden, na którym ma pasek zapięty w taki sposób i drugi, na którym jest zapięty w taki sposób. Wszystko super, ale jeśli ta kobieta wytrzymała coś takiego... I takiego... I takiego... To w jaki sposób odskoczyła po takim uderzeniu? Znowu problemy z pochwami na miecze. Tutaj nie ma, tutaj są. Troszkę toporne CGI. Popatrzcie, jak rusza się płaszcz, ale postać jest całkowicie nieruchoma. Rzeczywiście strzelanie będzie bardzo skuteczne. Po co oni w ogóle to robią, wiedząc, że Deadpool jest praktycznie nieśmiertelny? Chwila, skąd on wie, że odrastają mu kończyny? Przecież nie miał absolutnie żadnej możliwości tego zobaczyć, ani nie miał mu kto tego powiedzieć. Naprawdę była w stanie w ten sposób wyjąć ostrze, nie odcinając sobie połowy dłoni? Rozumiem, że pocia się nożem w głowę, rany mu się goją, ale strój się również sam zszywa? Wyraźnie troszkę krwi mu wyczyścili. Tutaj ma plamy, a tutaj nie ma. W tym momencie trzyma pistolet, dotykając czoła przeciwnika, a po cięciu oddala się. Skąd ona wie, jak się rozpina? Poza tym jestem przekonany, że wcześniej tego zapięcia na rzepy tutaj nie było. Spinacz się sam poprawił. Z takiej pozycji na taką. Karnych ptaków.